Byłby trzeba być twardzielem, trzeba być prawdziwym mężczyzną, żeby wytrzymać więzienie. Kompletna bzdura. Kobiety też siedzą w więzieniu. Więc tutaj jakby ta sprawa męska odpada. No, też być może pewna ilość przelecianych dziewcząt, kobiet w łóżku i tak dalej. Też załóżmy, że potrafi zrobić z człowieka mężczyznę. Ale z moich doświadczeń wynika, że pedały też to potrafią. Więc to też odpada. Można oczywiście dać komuś mordę. Ma to jakiś sens. Bicie ludzi po głowie jest bardzo przyjemne. Gorzej jest dostawanie. Ale czy od tego staniemy się większym, bardziej mężczyzną i raz na zawsze przekonamy wszystkich dookoła, że jesteśmy prawdziwymi mężczyznami? Nie! Więc kiedy prawdziwy mężczyzna jest prawdziwym mężczyzną? Prawdziwy mężczyzna jest prawdziwym mężczyzną wtedy, kiedy zadowoli własną matkę. Spotkałem ją, dziewczynę z bursztynu.